Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Marcina Wrońskiego Morderstwo pod cenzurą. Czyta Tomasz Sobczak. Włoska mafia? Śledczy uśmiechnął się tym razem do Denata. Albo międzynarodówka komunistyczna. Burknął Maciejewski. Bo napisy są krwią. robotniczą, co prawda, burżuazyjną jak cholera, zawsze jednak czerwoną. Źle się czujesz? Zapytał go Borowik z tym samym uśmiechem, ale szeptem Myślisz sobie, że jest trup, to zlatują się sępy, żeby ci odebrać sprawę? Nie, Zyga, to śmierdzi Do tego politycznie Dziennikarz, prawica, opozycja Dziękuję, postoję, nie zazdroszczę ci, Zyga Módl się, żeby poszło tylko o zdradzoną kochankę Czy inne obyczajowe historie Chciał już odejść i dalej pouczać fotografa Szykującego lampę błyskową? Gdy Maciejewski nagle przytrzymał go za ramię. Zapomniałeś o wątku satanistycznym, Staszek. Wszedłby co? Borowik zaśmiał się tym razem niewątpliwie szczerze. Że kto ma rozum, niechaj zrachuje imię onej bestyi, a ta jest liczbą jej sześćset sześć, zacytował Zyka. Jezus Maria! Już nawet sztuczny uśmiech nie utrzymał się dłużej na twarz borowika. To naprawdę mamy pasztet. Obaj równocześnie spojrzeli w stronę trupa, nad którym pochylał się właśnie wywiadowca Zielny. Fałniewicz przerwał swoje zapiski i też podszedł z poważną miną. A to co? Spytał, wyciągając z kieszeni pensetę. W prawnym ruchem zdjął Zielnemu z rękawa długi kobiecy włos. Blondyna, stwierdził. Wczoraj byłeś z rudą. Fotograf parsknął śmiechem, zaraz jednak spoważniał widząc w drzwiach sędziego śledczego. Cyga westchnął pełen najgorszych obaw. Borowik nie miał racji. Sępy się zlatywały. Na miejscu zbrodni było aż nazbyt tłoczno. Maciejewski nie pamiętał, kiedy ostatnio urząd śledczy przysłał mu technika razem z oficerem, a żeby sam pan sędzia śledczy pofatygował się osobiście, tego w Lublinie najstarszy gliny nie pamiętają. Sprawa związana z morderstwem Bindera zaczynała się więc z dużym rozmachem nic dziwnego że Borowik nie miał na nią chęci Cyga też by wolał aby naczelnego głosu lubelskiego zabili na przykład w hełmie skoro jednak padło na niego